Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem o 9 sposobach, które poprawią skuteczność Twojego działania. Pierwszy sposób to zasada 2 minut. Przeglądając swoją listę zadań, czy skrzynkę mailową, czy cokolwiek innego, zastanów się, ile zajmie Ci czasu wykonanie tego zadania. Jeśli wykonanie tego zadania będzie zajmowało Ci mniej niż 2 minuty, wykonaj je od razu i nie zostawiaj go na potem. Drugi sposób to lista zadań na dziś. Jeżeli masz coś tylko i wyłącznie w głowie, to ciężko będzie Ci wszystko zrobić. Zapisz to sobie na papierze i zaznacz, które zadania są dla Ciebie najważniejsze do wykonania w danym dniu. Trzeci sposób to dzielenie zadania na najmniejsze części. Jeżeli Twoim dzisiejszym celem będzie na przykład napisać post na blog, no to ciężko będzie Ci się do tego zabrać, bo Twój mózg tak naprawdę i Ty nie wie, co to znaczy napisać post na blog. Zacznij od prostych rzeczy, czyli zacznij od wymyślenia tytułu, podziel po prostu to zadanie na jak najmniejsze kawałki. Na przykład tytuły, streszczenie, śródtytuły, wybór obrazka wyróżniającego i tak dalej. Taką checklistę możesz stworzyć raz, a potem korzystać z niej za każdym razem, kiedy wykonujesz dane zadanie. Kolejna sprawa to trzymanie czystej kartki i długopisu obok siebie, czyli tak naprawdę jeżeli pracujesz cały czas w biurze, to obok swojego komputera. Za każdym razem, kiedy wpadnie Ci jakiś pomysł do głowy, zapisuj to na kartce. Jeżeli pracujesz nad jakimś zadaniem i w tym momencie wpadnie Ci do głowy jakieś zadanie, które powinieneś zrobić, ale o tym zapomniałeś, zapisz go na kartce i zobacz, czy za godzinę, jak skończysz na przykład to zadanie, dalej będziesz musiał to zrobić. Zdarza się tak, że czasami, nie wiem, przychodzi nam coś do głowy, że coś powinniśmy sprawdzić, nie wiem, na przykład na Facebooku, czy na jakiejś stronie, czy musimy zrobić jakiś research. Jeżeli teraz oderwiemy się od tego zadania, no to spędzimy, powiedzmy, w czeluściach internetu potem 2-3 godziny i będziemy się zastanawiać, co się stało z naszym dniem. Kolejny punkt, który poprawi Twoją skuteczność działania, to picie wody, po prostu. Jeżeli nie lubisz wody zwykłej, to dodaj sobie do niej cytryny, pomarańczy i powinno być już dużo lepiej. Pamiętaj, żeby pić ją cały czas podczas pracy, to na pewno pomoże Ci lepiej się skupić i lepiej pracować w czasie dnia. Kolejna bardzo prosta zasada to robienie przerw. Nie zapominajmy o tym, że nie możemy siedzieć przed komputerem przez 8, 10, 12 godzin. Musimy robić te przerwy. Jeżeli chodzi o przerwy, to możesz robić je na wyjście, nie wiem, z psem, jeśli go masz. Najlepiej rób przerwy co godzinę. Wtedy odrywaj się i rób zupełnie coś innego niż robiłeś do tej pory. To znaczy, jeżeli na przykład pracowałeś na komputerze, to przejdź się, nie wiem, zrób przysiady, cokolwiek innego, byleby tylko Twoja przerwa nie była przy komputerze. Kolejny punkt to wyłączenie powiadomień i mediów społecznościowych. Powiadomienia, które przychodzą na Twój telefon, bardzo często po prostu Ci rozpraszają. Musisz sprawdzić, co tam się dzieje, a jeżeli prowadzisz jakieś konta firmowe, no to na przykład powiadomienia z Instagrama przychodzą cały czas. I bez sensu jest się w ten sposób rozpraszać po prostu. Więc wyłącz całkowicie powiadomienia. Nic się nie stanie, jeśli nie zobaczysz czegoś w danym momencie. Jeżeli komuś zależy na komunikacji z Tobą, to zaczeka. Kolejną sprawą są powiadomienia mailowe. Jeśli nie pracujesz na skrzynce mailowej, czyli nie odpowiadasz non-stop na pytania swoich klientów, to po prostu ją wyłącz i ustal sobie godziny, w których sprawdzasz maile i na nie odpisujesz. To tak samo, nic się nie stanie, jeśli od razu nie odpiszesz na jakiegoś maila. Przedostatni punkt to podsumowanie dnia, który właśnie się skończył. Sprawdź, ile zrobiłeś, co zrobiłeś, czy wszystko Ci się udało, jak Ci się pracowało, jak się czułeś i co mogło mieć wpływ na to, że akurat tego dnia zrobiłeś tyle i tyle, bądź czegoś nie zrobiłeś.
takie podsumowanie pomoże Ci wyciągnąć wnioski na kolejne dni i w końcu zobaczysz, jakie są zależności. Ostatni punkt to po prostu planowanie. Zaplanuj sobie na początku tygodnia, co chcesz w tym tygodniu zrobić i na początku miesiąca, jaki jest Twój cel na ten miesiąc. W ten sposób będzie Ci łatwiej pracować, bo będziesz wiedzieć, na czym się skupić. Najlepiej, jeśli takie cele tygodniowe, miesięczne, bądź, nie wiem, roczne na przykład, będziesz czytał codziennie rano. To pomoże Ci się skupić na tych czynnościach, na których powinnyś być skupiony. Bardzo proste zasady, które możesz wdrożyć w 3 sekundy do swojego życia. Wystarczy o nich pamiętać. A jeżeli nie chcesz o nich zapomnieć, to po prostu zapisz je sobie na karteczce, zostaw na biurku i patrz na to jak najczęściej, żeby pamiętać o tych wszystkich zasadach. Pa, pa!